Siemano, witajcie w kolejnym filmie na kanale, tutaj z tego trybu dla wirtualnej rzeczywistości. Teraz powinno wszystko pojść w miarę płynniej. I trafił podać, że jeszcze ostatnio pamiętam, tam był portal. I trzeba wrócić do... albo nie wiem, osiedlimy się po prostu gdzieś tutaj, albo po prostu zbudujemy bazę po prostu. No w sensie albo znajdziemy wioskę, albo się osiedlimy. I na wstępie chciałbym tam powiedzieć, żebyście zostawili jakąś łapkę w górę. I może subskrypcję, jak chcecie. Tam sobie pójdę po te owce. Wow, tęcza! Jak fajnie. Idealnie. Dobra, lecimy szukać wioski. Może znajdę. Co to znaczy tutaj bucik? Przebiegnę? No, chodź. Dawaj. Daj się utuc. O. Tak by the way, jak to nagrywam, to jeszcze w poprzedniej części nie ma. Rzuconej, bo na razie zajmuję się jeszcze tamtymi sercami za osiągnięcie. Ale jak to oglądacie, to pewnie już dawno ta cała seria już jest wrzucona, tych serc za osiągnięcie. Więc to jest już... no. Po prostu nagrywam na zapas sobie trochę więcej filmów, a potem to sobie edytuję w wolnym czasie. Tak to wygląda. Ła, wlazłem w półkę chyba. Wlazłem w coś. W ścianę, żem wlazłem. Ja mogę tak... o, mogę przeskakiwać te... wszelkie przepaście. Myślę, że wioski nie ma tutaj tak za bardzo. No ten render dystans taki mały jednak trochę utrudnia. Ty, może łódkę sobie zrobię, jeszcze nie pływałem na łódce. To jest łóżko, nie crafting? Jeszcze raz. I to jest crafting. No, elegancko. Okej. Okay. Jak się robi łódkę? Tak, chyba. No, dokładnie. Hop. Okej, okay, jak to się teraz... okej. Okay. Dobra, jest łódka. Okej, okay, jak do tego wsiąść? A, po prostu jak w Minecraftu wsiąść. O Jezu. Normalnie przypomniałem mnie o wymioty teraz. Tak naprawdę, bardzo, bardzo. Ja się pożygam tutaj. Co to jest za góra? Ej, jest wioska. O Jezu. Co to jest? Co to jest za struktura? Co to jest za struktura w ogóle? Co to jest? Wow, 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 wow. Nie mogę się tepać łódką. No niestety. Co to jest? Jest koniec. Jak teraz wysiąść z tego? Co oznacza takie... nie, oczko. O, elegancko. Jest skrzynka. Ło, węgiel. Będą pochodnie. Jakiś hełm. Ło, nie, nie. Ja już nie chcę. No. Weź przepłyń. Jeszcze kawałek. Muszę przepłynąć. Jak się z tego wysiada? Okej. Okay. O Boże, mam dość. Ale fajna wioska. Tak, to będzie teraz nasza baza tutaj w tej wiosce. Jak myślę. Golema nie zabijam, bo nie ma sensu. Ho. O, jest skrzynka. Ziemniaki. No, jak to zebrać wszystko? To muszę podejść trochę bliżej. Będzie mi wygodniej. O, o, o. O, jest wszystko. Dobra. Ustawię sobie punkt odradzania w razie czego tutaj. Jest. A jest punkt odradzania. Cześć. Ho. Chcę z tobą się pohandlować za ziemniaki, które ci zabrałem. Mam tylko 10. Muszę ci zabrać więcej ziemniaków, rozumiesz? Wsadź więcej. Czekaj. Patykiem ci pozbieram to wszystko. To są ziemniaki? Nie, to jest pszenica. Jak to walnąć tak bom? Może drugą ręką? Nie. Po prostu. Nawet nie reagują. Lenie. Ej, fajnie by było, gdybym mógł tak podskoczyć i się wspiąć jeszcze na to, nie tak. To było fajne. Myślę, że się tutaj w tym domku osiedlę. To jest dobre miejsce do osiedlenia się. I teraz... no to jak tutaj mam się osiedlić w tym domku, to jakąś skrzyneczkę tutaj sobie zrobię. Jest drabinka. Mogę się tak wspinać, a w sumie już to chyba robiłem, tylko na pnączach. Ale nie wiem jak przejść dalej. Dobra. Skrzyneczka. Kalibruj wysokość. Tutaj w ogóle do czego te przyciski służą? Nakrycie, profiler.
ustawienia. Ustawienia w lokomocja. Skala świata, co to jest? Wow, 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 wow! Wow! Mogę sobie tak powiększyć. Co ciekawe, dalej ta kropka tam to jestem chyba ja. Ej, to są takie trochę cheaty. Ej, nic się tutaj nie rusza w ogóle. Wszystko stoi w miejscu. To jest chyba tak, że jak mnie nie ma w pobliżu, to nic się nie rusza. Ej, mogę też jak mrówka być. Taki malutki. Zostawmy 1-0. O, jest 1-0. Rotacja? A, że po prostu, no... No to w sumie taki tak nic nie zmienia. Może być jak chce. Dobra, nieważne. Dobra. Skrzynia. Zamszone kamienne cegły do budowania się ewentualnie. W ogóle nie mam żadnego drewna, nie? Łóżko też zostawię. No i okej. Gdzie mój ekwipunek? Ubiorę to na siebie. Będę bezpieczniejszy. I można iść do kopalni w sumie. Już powoli. Jeszcze sobie pochodnie skraftuję. Okej, i może jakąś tarczę. Nie wiem dlaczego z tych samorodków, bo to chyba idzie zrobić, czy nie. Nie wiem, to się okaże. Tutaj położę crafting. Jak się robi tarczę, tego nigdy nie zapamiętam. Wow, wow, ale klawiatura. Ty, za dużo te. Backspace. Ale najpierw muszę zrobić sztabki żelaza. Tak i tak, nie ma tego tutaj gdzieś. A kliknę to. O, jest sztabka żelaza. I teraz tarcza. O, jest tarcza, elegancko. A jak to wrzucić do drugiej ręki? Mogę jakoś to przenieść? Jeszcze okno wybiję. Jak to przenieść do drugiej ręki? O, a co ciekawe. O, tak musicie przybić po prostu łapkę w górę, tak. O, tak. No po prostu tak, nie ma takiego czegoś jak F. No dobra, do wyra, szybka drzema i na dół. Czy trochę drewna by się przydało i... Na dół do podziemi, lecimy. Pum, 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 pum. Czy to był pająk? To jest pająk, rozwalę go. Tutaj bo jeszcze walny w jakąś półkę, nie ma tutaj nic, nie ma. Umrzyj, jest, łatwo, okej. Okay. Tak bokiem siekiery w ogóle. Nawet z tyłem siekiery można uderzać. Ła, znowu walę w półkę. Nieważne, nie będę tak robił. W sumie z tej zejdę. Mam jakieś pochodnie gdzieś? Się wiem, że mam, ale jakoś tak bliżej. Jakiś chleb. 6 drewna, może wystarczy, może nie. No i okej. Okay. I schodzimy. Tutaj pochodnie postawię. I schodzimy. No to niesamowite normalnie. Wezmę ten węgiel. Niesamowita kopalnia. To jest węgiel? Nie wiem. Chyba mogę tak zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tak to? Nie wiem jak jest szybciej. Może jak szybciej będę uderzał, to też będzie szybciej. Nie wiem. Jak ktoś chce liczyć sekundy między wydobywaniem łapką a wydobywaniem przyciskiem, to może policzyć i napisać w komentarzu. Przypnę serduszko, jak ktoś policzy. 3, 4, 5. Jeszcze szybciej teraz będę uderzał. I nie ma więcej węgla, żeby porównać. Ale tutaj coś jest. No ultra coś jest normalnie. Nie, trzeba po prostu ręcznie się wskopać. No dobra. To po prostu... No i super, pada lecz. Po prostu będę kopał. Jest jakaś kopalnia. Dobra, co tutaj? Jak tutaj zejść? Hop. Jo, jest taki zombie. Ło. Ej, to ciekawie wygląda naprawdę. To jest woda? Czy to jest takie... No nie, to nie jest woda przecież, jak zombie tam chodzi. Tam jest żelazo jakieś. Oddali widać. Jak tam bezpiecznie zejść teraz? Tam sobie wykopię. I tutaj postawię blok. Pał. I tutaj sobie przejdę. Przydałoby się to jakoś oświetlić jednak. A jak tego dokonać? Nie wiem. O, jest. No i okej, dalej nie ma jakby zejścia. Ale czy dosięgam, żeby coś postawić tam na dole? Ej, nie bardzo, ale mogę tak. Ale to ciekawe. Ło, ciekawie to wygląda, naprawdę. Zawał, żebym mnie dostał za chwilę. Byłoby fajnie. No dajcie ten kamień. No. Mogę was jakoś zaatakować tak z góry tutaj. O, jest! Atakuję. Takie dotyczenie typowe. Chodź. Wow, więcej was nie było. Ale musisz podskoczyć tutaj, żeby mógł ciebie trafić.
Jakiś kamień. Hop. Au. Mogę już wstać chyba. Ło. Tam jest szkielet. To tak, bym sobie w sumie jakoś naznaczył to miejsce. Pochodnią. Profesjonalnie i tarczę trzeba wziąć. Drugie ręki. Ale nie wiem jak. O, ważne, że gra się zatrzymuje. Chyba. Więcej patyków potrzebuję. Jak się robi patyki, tak. Plus 16 węgla równa się 16 pochodni. Miam, 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 ale dobra baranina. No chodź, no chodź, na solo, na solo. No, no, no. Elegancko. Uo. Elegancko. Uo. Na solo, na solo. Jest, załatwiony. Bo ja nie wiem jak tarcza się odpala, bo nie wiem czy to będzie mnie osłaniać w taki sposób. Jakoś się odpala, to się okaże po tym. A, tak. Drugą ręką muszę aktywować, bez sensu. Chyba, że mogę tak też. Haha, mam tarczę. O kurczę, ojoj. Ej, a on nie może zaatakować. O, zombie. Okej, okay, teraz będą się bić, a ja mam tutaj kapera. Jechać. Nie wybuchnie, nie wybuchnie. Ty, nie chcę cię. Wiesz, tak po prostu tak... Tak stoi, tak, takie... No może nie T-pose, ale jakiś pose. Ataku, zombie! Skąd tutaj tyle? Gorzej niż przy tych komnatach próby. Dobra, niech się biją, niech się biją. Ale nie mnie! Za dużo was! Ło! Tak, tak boks. Ojojojojoj, nie mam za wiele życia. Ja sobie poświecam, trochę sobie ucieknę. Nie znajdą mnie. One idą cały czas? Jak ja mam się bronić? Tarczą. Idź. I kolejny tam idzie. Sio. Nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się. Nie! Nie! I muszę teraz po to wrócić, na szybkości. To koniec tęczy tam jest. Dosłownie nad moim grobem chyba. Mogę się jakoś teleportować do dołu? Nie wiem nawet czy schodzę. Chyba jakoś schodzę. A tak! Ej, nawet szybko zszedłem! Ej, mogę się tak po prostu teleportować, ale teraz muszę zejść na dół i się przeczołgać. Ej, to jest naprawdę? Ciekawe czy to głód... To nawet głodu nie zabiera, to jest normalnie jak cheaty. Normalnie Minecraft, ale cheaty. I jak ja mam teraz? Czemu nie mogę przejść? Albo nie kłócam. O, teraz jest. Ale dalej nie mogę się tepać. Ej, ciekawe jak się patrzy w oczy Endermana tutaj. No już strzelają, już strzelają. Fajnie, nie mam żadnego tego. Ej, nie widzi mnie. Ale łatwo z nim. Łatwo z tobą, łatwo. Tarcza. Bomba. Więc teraz chodź się bić, chodź się bić. Ej, jak się tarczą? Ej, jak się zmienia miecz? Okej, no. Atakuj. Nie, przecież zasłaniam się tarczą, czemu nie uderzasz? Ja ten za osiągnięcie w ogóle. Nie wiem jak się nawet szat odpala. Ej, mam łuk, chcę z niego postrzelać. Ja mam tylko strzały. Zombie. Siema. To nie jest jedzenie. To jest jedzenie. Dobra, jak już tutaj jestem, to może wykopię trochę tego żelaza. A co jeszcze parę moich itemków pozostało. Złoty hełm. Złote spodnie. I gdzie jest kill off? Kamienny. No nie, tam jest. Ała. Czy mogę jakoś wyjść stąd? A, mam kill off teraz. Niech będzie złotego użyję. Dobra. Ale to szybko kopię, rzeczywiście. Tej, a mogę tym żelazo wykopać? Czy to nie działa? No oczywiście, że nie. Super. Straciłem trochę żelaza. No niesamowite ilości mam tylko do zużycia tego kill offu. Dobra. No to cóż. A to widzowie. Myślę, że wystarczy na dzisiaj, bo się pożegam normalnie po tej łodzi. Jeżeli chcecie kontynuację, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Może jakąś subskrypcję, żeby dostać powiadomienie jakieś z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, kiedy nowy odcinek wleci. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.